Witaj. Tak nauczysz się angielskiej gramatyki. Jeśli chcesz mówić płynnie po angielsku, to myślisz sobie, muszę znać zasady gramatyczne. Bo gdy się zna zasady gramatyczne, to można je stosować i mówić płynnie, kiedy się tylko chce, prawda? Niestety tylko w teorii to wygląda tak dobrze. Tylko odpowiedz sobie, czy ty mówisz płynnie po angielsku? Nie. A może nawet obwiniasz siebie za brak tej umiejętności. Na szczęście to wcale nie jest twoja wina. Posłuchaj. Angielski z neurologiczną wiedzą o pamięci. Witaj, przyjaciółko lub przyjacielu języka angielskiego. Aby mówić płynnie po angielsku, nie wystarczy tylko o tym marzyć i po omacku szukać jakiegoś sposobu. Trzeba wykorzystać naukową wiedzę, która powie nam, co należy zapamiętywać, żeby zawsze pamiętać to, co chcemy. Ma to olbrzymie znaczenie w kontekście uczenia się gramatyki języka angielskiego. Jak wiadomo, z dostępnością do reguł i zasad gramatycznych nie ma żadnego problemu. Jest naprawdę całe mnóstwo książek z gramatyką, w których opisane są wszystkie konstrukcje i wszystkie możliwe zasady i reguły, jakie są tylko możliwe. Tylko braci się uczyć. Jest tylko jedno poważne pytanie. Dlaczego mimo takiej dostępności do tej wiedzy na temat opisów zasad gramatycznych tak mało osób dorosłych mówi swobodnie i płynnie po angielsku? Przecież teoretycznie nie powinno być żadnego problemu. Coś dziwnego musi się tu dziać. Coś tu się dzieje wbrew naszej zdroworozsądkowej intuicji. Żeby, żeby zrozumieć ten paradoks, należy poznać fakty na temat pamięci. Jest to pamięć krótkotrwała i pamięć długotrwała. Pomiędzy nimi jest jeszcze hipokamp, ale o nim za momencik. Bardzo warto znać, znać ten podział na dwa rodzaje pamięci, gdyż jest to podstawa wiedzy psychologicznej i neurologicznej, która pozwala nam skutecznie uczyć się angielskiego i zdobyć praktyczną umiejętność mówienia płynnie po angielsku. Ale jest to wiedza, warto przypomnieć, zupełnie wbrew naszej intuicji. Na marginesie warto dodać, choć to taki fakt historyczny, że tego podziału na dwa rodzaje pamięci, krótkotrwałą i długotrwałą, dokonał ojciec amerykańskiej szkoły psychologii William James. To tyle o historii. Powiedzmy sobie teraz, o co chodzi z tym podziałem na pamięć krótkotrwałą i długotrwałą w kontekście uczenia się gramatyki języka angielskiego. Otóż, gdy chcesz nauczyć się jakieś reguły albo zasady gramatycznej, otwierasz sobie książkę, i y, uczysz się opisu jakiejś reguły gramatycznej. I na początku następuje wykorzystanie pamięci krótkotrwałej. To znaczy zapamiętujesz to, co odbierane jest, jest przez Twoje zmysły. To znaczy wczytujesz się w widziane przez Ciebie na stronach podręcznika do gramatyki opisy reguł i zasad gramatycznych. Oczywiście starasz się te opisy zrozumieć, bo oczywiście masz rację, żeby coś zapamiętać, należy to zrozumieć. I w ten sposób wykonujesz swego rodzaju pamięciowe działania robocze, dlatego że odbywają się one właśnie na poziomie pamięci krótkotrwałej. A teraz troszeczkę neurologii. W funkcjonowaniu pamięci krótkotrwałej podstawową rolę odgrywają impulsy elektryczne. Te impulsy są zamieniane na neuroprzekaźniki. W tym wypadku są to acetylocholina i glutaminian, które to przekazują te impulsy dalej kolejnym neuronom. Ostatecznie z pamięci krótkotrwałej te impulsy trafiają do płatów skroniowych naszego mózgu, a dokładniej do skupiska szarych komórek w płatach skroniowych zwanych hipokampem. Dlaczego warto tu wspomnieć o hipokampie? Dlaczego warto tu wspomnieć o hipo hipokampie? Dlatego, że właśnie w hipokampie te impulsy są zamieniane w tak zwane engramy białkowe. I pamięć w postaci tych engramów jest przekazywana do odpowiednich obszarów korowych naszego mózgu. I właśnie tam jest magazynowana. I w ten sposób powstają ślady pamięciowe w naszej pamięci długotrwałej. I na razie tyle neurologii wystarczy. I teraz myślisz sobie tak, przecież wszystko powinno działać bez problemu. Korzystasz z pamięci długo, yy, krótkotrwałej. Czyli uży, używasz swoich zmysłów, żeby przetworzyć informacje z książek gramatycznych. Uczysz się tych reguł i zasad i starasz się je zrozumieć. Zdobyte przez ciebie informacje są przekazywane do hipokampu. W kampie są one przetwarzane na engramy białkowe. Ta pamięć zostaje ostatecznie zmagazynowana w obszarach korowych twojego mózgu. I tu się pojawia najważniejsze pytanie. Dlaczego mimo tego, że masz opis reguły gramatycznej zmagazynowany w pamięci długotrwałej swojego mózgu, nie potrafisz płynnie mówić po angielsku? Ten temat jest bardzo interesujący i należy bardzo wiele aspektów wziąć pod uwagę, żeby ten temat w pełni zrozumieć. Jeśli chcesz na ten temat wiedzieć więcej i zobaczyć go w szerokim kontekście, możesz wejść na stronę jaktoco.pl i zapoznać się z e-bookiem, z książką elektroniczną, która rozwija ten temat i mówi o nim w y, głębszych szczegółach. Na przykład w rozdziale siódmym tej książki zatytułowanym Błąd Językowy możesz dowiedzieć się, jak książki gramatyczne tak naprawdę do niczego się nie przydadzą, jeśli chcesz się uczyć języka angielskiego, a nawet mogą ci zaszkodzić. Link do strony, tej, do, tej, do strony z tą książką znajdziesz w opisie do niniejszego materiału. A więc powtórzmy pytanie. Dlaczego mimo tego, że masz zmagazynowaną daną regułę w pamięci długotrwałej, wcale ci to nie pomaga w mówieniu płynnie po angielsku? Odpowiedź jest bardzo prosta. Z pamięci długotrwałej możemy wydobyć wyłącznie to, co tam wcześniej umieściliśmy. Jeśli w pamięci długotrwałej umieszczasz opis reguły gramatycznej, to tylko opis reguły gramatycznej możesz z tej pamięci długotrwałej wydobyć. Więc jeśli masz pamięć długotrwałą pełną opisów reguł gramatycznych, które zostały zaczerpnięte z książek gramatycznych, to nie dziw się, że potrafisz płynnie mówić o tych opisach reguł gramatycznych, a nie potrafisz płynnie mówić po angielsku. I tu warto przypomnieć starą prawdę. Umiesz to, czego się uczysz. Zobacz. Jeśli uczysz się opisów reguł gramatycznych, to w Twojej pamięci magazynowane są opisy reguł gramatycznych. Dlaczego oczekujesz, że Twoja pamięć zawierająca opisy reguł gramatycznych może się jakoś cudownie przetworzyć w Twoją umiejętność mówienia płynnie po angielsku? Przecież to niemożliwe. A więc podstawowe pytania, które cisną się na usta są następujące. Co należy robić? Jak wykorzystać swoją pamięć krótkotrwałą, żeby w pamięci długotrwałej znalazły się informacje, które pozwolą Ci mówić płynnie po angielsku? I jakie to mają być informacje? I skąd te informacje wziąć? Czyli ostatecznie. Jakie informacje należy pozyskać przez pamięć krótkotrwałą, przetworzyć je w hipokampie i zmagazynować w pamięci długotrwałej, żeby te informacje pozwoliły ci mówić płynnie po angielsku. Odpowiedź cała sprawa jest prosta, chociaż znów warto dodać, jest to na zupełnie wbrew twojej zdroworozsądkowej intuicji. Chodzi o to, kto formułuje Zasady gramatyczne, zanim zostaną one zmagazynowane w pamięci długotrwałej. Posłuchaj. Po pierwsze, zasady gramatyczne zmagazynowane w Twojej pamięci długotrwałej i, z, i zaczerpnięte z książek zostały sformułowane nie przez Ciebie, tylko przez inne osoby, które tę książkę napisały. Po drugie, aby zasady gramatyczne które znajdą się w Twojej pamięci długotrwałej, mogły Ci służyć do swobodnego mówienia płynnie po angielsku, muszą być sformułowane przez Ciebie. Teraz pewnie wykrzyk wykrzykniesz, gdzie, jak ja mam formułować zasady gramatyczne języka angielskiego? A ja Ci odpowiem, tak. Jak to zrobić? Posłuchaj. Musisz zastosować właściwy, dedykowany Tobie proces nauki języka angielskiego i otrzymywać właściwą informację zwrotną. Każdy człowiek może się łatwo przekonać, jakie to jest proste, chociaż znowu bardzo nieintuicyjne. Tylko wtedy zasady samodzielnie przez Ciebie sformułowane mogą odłożyć się w pamięci długotrwałej i rzeczywiście pomóc Ci w umiejętności płynnego mówienia po angielsku. Narzędzia do nauki wszyscy mamy w mózgu, ale jak źle ich używamy, to nie osiągamy rezultatów. Jeśli uważasz, że ten materiał może się komuś przydać, polub go, zasubskrybuj ten kanał i udostępnij. Dzięki.